Do wykonania takiego pudełeczka origami potrzebujemy jedynie kwadratowego kawałka papieru. Na początek zaginamy papier dwukrotnie po przekątnej. Następnie wszystkie cztery rogi zaginamy do środka. Górną i dolną część kwadratu zginamy jeszcze w pół do środkowej linii. Całkiem otwieramy dwa rogi i ponownie górną i dolną część zaginamy do linii środkowej. Teraz obie strony figury zaginamy wzdłuż przedstawionych linii. Tak przygotowany papier niemal sam składa się w pudełko. Pokrywkę wykonujemy analogicznie. Wystarczy tylko użyć nieco większego kwadratu jako bazy.